Szanowni Państwo, witam serdecznie. Mam przyjemność zaprezentować Państwu pokrótce dzisiaj rezultaty naszego przedsięwzięcia, naszego projektu, naszej wspólnej pracy. Na początku oczywiście chciałbym złożyć podziękowania swojemu zespołowi za ciężką pracę, za wytrwałość, za kreatywność. Chciałbym podziękować wykonawcom, chciałbym podziękować kierownictwu, chciałbym podziękować Centralnemu Ośrodkowi Geodezji i Kartografii za wsparcie nas w działaniach geoportalu, jego utrzymanie. I chciałbym również podziękować naszym użytkownikom, którzy mam nadzieję tą naszą pracę i nasze pomysły w odpowiedni sposób wykorzystają, będą je wykorzystywać na co dzień i będą nas wspierać taką kreatywnością, kolejnymi pomysłami do realizacji. Jeśli chodzi o Geoportal 2, jak wiemy wszyscy, jest to kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego w poprzednim programie operacyjnym geoportal.gov.pl. Projekt Geoportal 2 został zakontraktowany na kwotę 120 milionów złotych i z terminem realizacji do pierwszego kwartału 2015 roku. Przed nami zostały postawione główne cele, jak również cele szczegółowe. Cele te oczywiście były tworzone w momencie, kiedy był pomysł na kontynuację przedsięwzięcia. One zostały zapisane w sposób formalny. Produkty, które będą Państwo dzisiaj z nami tutaj razem przeglądać, oglądać, zapoznawać się z nimi, będą dokładnie wpisywały się w te cele. Projekt idzie po ścieżce realizacyjnej, które te cele w pełni realizuje. Geoportal 2 przy tych celach miał również określone poszczególne zakresy. Dla zadań geoportalu zostały przewidziane takie produkty, chociażby jak kwestia prawidłowego utrzymania rozwiązań, bezpiecznego rozwiązania, odpowiedniej infrastruktury, tak aby te usługi, które my będziemy tutaj świadczyć za pomocą geoportalu dla danych zgromadzonych w Państwowym Zasobie, były serwowane na odpowiednim poziomie przy oczekiwanej jakości naszych użytkowników. Całość przedsięwzięcia, tak jak w moich pierwszych słowach, była ogarnięta zgodnie z metodyką realizacji projektów informatycznych. Jest to struktura projektowa zgodnie z metodyką PRINCE. Głównym ciałem jest komitet sterujący. Na tym slajdzie chciałem Państwu zaprezentować przede wszystkim rolę każdego z nas, jak również wykonawcy naszego doradztwa, naszego zespołu projektowego. Każda z tych ról, bez niej to przedsięwzięcie byłoby niemożliwe do realizacji, jak również przez cały urząd i kierownictwo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Za chwilę przedstawię kilka slajdów dla naszego innego beneficjenta, ponieważ Geoportal to nie tylko mapa, ale to jest również projekt. Jesteśmy oczywiście nadzorowani, kontrolowani przez władzę wdrażającą, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dla nich produkty, które Geoportal przynosi, to są te kolejne slajdy, które za chwilę przedstawię. Właśnie między innymi to są wskazane produkty w studiach wykonalności, produkty, które żeśmy zaplanowali do realizacji. Praktycznie wszystkie produkty mamy już osiągnięte. Nieplanowane tutaj produkty, których nie umieściłem, o których do ostatniej chwili się zastanawiałem, to są produkty takie, że zrobiliśmy zwyżkę demograficzną, ponieważ w zakresie dobrej atmosfery projektu urodziło nam się kilkoro dzieciaczków i kilka związków małżeńskich zostało zawartych, także, ale to są nie takie niemiarodajne produkty. Rezultaty produktów, które zostały nam wyznaczone, oczywiście też są przez nas już osiągnięte. Jeden z rezultatów dotyczący liczby użytkowników objętych systemem identyfikacji i autentyfikacji. Jesteśmy w trakcie jego realizacji, także nie mamy z tym większego problemu. Są wyznaczone kamienie milowe. Te, które są wyznaczone, są osiągane w określonych terminach. Dla niektórych kamieni milowych mamy jeszcze okres realizacji, także nie ma większego zagrożenia w realizacji tychże kamieni milowych. Wyznaczyliśmy sobie oczywiście również zadania na kolejny okres 2014-2015. Te zadania są jasno określone. Zespół przygotował już ścieżki realizacyjne dla tych zadań, także nie mamy też większego zagrożenia w przygotowaniu tych rozwiązań. Istotnym elementem
rezultatu pracy zespołu projektowego jest to, iż w zakresie przeszło 80 postępowań przetargowych, jakie do tej pory żeśmy wypuścili na rynek przez ich realizacji, spotkaliśmy się z odwołaniami, jak każdy pewnie w Krajowej Izbie Odwoławczej. Rezultaty tych spotkań w Krajowej Izbie Odwoławczej są takie, jak tutaj Państwu prezentuję, czyli z 21 odwołań wygraliśmy 20, przegraliśmy 0, a uznaliśmy 1. Świadczy to o tym, w jaki sposób przygotowujemy nasze postępowania. One są przemyślane, zaplanowane. W związku z tym nasi wykonawcy niestety nie mają też z nami łatwo. Oczywiście w projekcie, jak to w każdym projekcie, mamy zidentyfikowane ryzyka projektowe. Te, które identyfikujemy jako istotne z punktu widzenia naszej działalności, to są ryzyka spowodowane awariami, bo to już jest bezpośredni dostęp do danych, do usług i na tym nam bardzo zależy, lub i z tym związane ewentualne ryzyka utrzymania czy dostępu do infrastruktury. Kilka slajdów dotyczących pewnego rodzaju takiego podejścia statystycznego chciałbym Państwu zainteresować tymi slajdami od strony nie tylko tego, czy mapa jest widoczna, czy działa, czy nie działa. Proszę zwrócić uwagę, jakiego rodzaju zakres prac został wykonany po to, żeby ta mapa w ogóle została Państwu udostępniona, żeby ona była wydajna. Cały projekt był przygotowany również w oparciu o narzędzia, którymi żeśmy zarządzali, na bazie których rozliczamy się i z wykonawcami, i z naszymi partnerami od strony nadzoru i kontroli. Przy użyciu repozytoriów projektowych zastosowaliśmy narzędzia otwarte, zwane Confluence. W tym narzędziu żeśmy zdeponowali przeszło 5000 dokumentów wyprodukowanych w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia. Już nie policzyłem ilość kartek tych dokumentów, tylko chciałem pokazać Państwu skalę. 286 użytkowników, są to użytkownicy projektowi wewnątrz GUGiKowi, jak również wykonawcy, którzy wykonywali te produkty, deponując je, uzgadniając je razem wspólnie na repozytorium projektowym. To repozytorium projektowe zostaje oczywiście na wieki, nieważne kto będzie dalej to realizował. Ta wiedza zostaje, to jest know-how tego projektu. Drugim narzędziem są to narzędzia do zgłaszania błędów. One mają dwojaki charakter. Z wykonawcami służą do tego, iż uzgadniamy odpowiednie dokumenty projektowe, jak również z wykonawcami po wdrożeniu komunikujemy się tym narzędziem w zakresie usług gwarancyjnych, po to, żeby była rozliczalność takich usług i też, żeby baza wiedzy zostawała w projekcie. I statystyki są również ciekawe, ponieważ 256 użytkowników używa tego narzędzia. Rejestrów, które żeśmy utworzyli na tym narzędziu, mamy około 856 rejestrów ryzyk, zagadnień i innych, na przykład rejestry uwag. Ale istotną też miarą jakości naszej pracy jest ilość zgłoszeń i uwag, jakie żeśmy zgłaszali do naszych wykonawców i konsultowując z nimi doprowadzaliśmy do odpowiedniej jakości nasze produkty. Jest to przeszło 11 tysięcy uwag zgłoszonych do wszelkiego rodzaju produktów. W sumie projekt realizowało około 350 osób. Jest to zestawienie wykonawców wewnętrznych służb GUGiKowych, projektowych, CODGiKowych. Taka mała brygada wykonała to przedsięwzięcie, tak jak tutaj dzisiaj Państwu to prezentujemy. Chciałem również Państwu przedstawić pewnego rodzaju rozłożenie składników projektowych produktów i związane z tym inicjatyw. Pokazałem tutaj Państwu w płaszczyźnie całego GUGiKu, który w tym samym okresie innych projektów, tak jak Pan Prezes prezentował inne projekty, było wykonanych około 250 postępowań przetargowych w poszczególnych grupach. Są to postępowania na doradztwo, na dane, na rozwój systemu, jego utrzymanie, na sprzęt, szkolenia i promocje. Rozkład, proszę zwrócić uwagę, że w głównym mierze idzie na usługi związane z produkcją danych, rozwój systemu w odpowiedni sposób klasyfikuje się na tym wykresie.
Tak się rozkładały nasze koszty w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jest to typowa krzywa projektowa. Początek, mniejsze koszty, środek, wysokie. Schodzimy z tymi wydatkami sukcesywnie w poszczególnych latach poprzez zaplanowane, jasno zdefiniowane zadania. To jest wskaźnik wydatków tych zaplanowanych środków z harmonogramu rzeczowo-finansowego, wskazujący stan realizacji wydatkowania środków, jak również certyfikacji. Tak jak powiedziałem, beneficjentem tych slajdów są służby, które nas nadzorują. Mam nadzieję, że to ich w odpowiedni sposób satysfakcjonuje. Wniosków do tej pory złożyliśmy 28, o dofinansowanie 27 już zostało zaakceptowanych. Projekt to nie tylko dobre informacje, popełniamy również błędy, uczymy się na błędach, jak również i nasi wykonawcy. Ta kontrola jakości postawiła przed nimi inne wymagania. W związku z tym nasi wykonawcy też musieli uznać tą kontrolę jakości jako twardy mechanizm i musieli sprostać karom umownym, które tutaj zostały w poszczególnych zadaniach naliczone, jak również sami żeśmy popełnili błędy, przez to żeśmy zostali zdyscyplinowani korektą finansową przez władzę wdrażającą, ale to jest, że tak powiem, tylko na przyszłość, na to, żeby też bardziej uważać. Obecnie Geoportal, statystyki takie z bieżącego miesiąca, jest to liczba około 200 tysięcy użytkowników miesięcznie, wizyt przeszło 400 tysięcy, liczba wywołań usług 16 milionów wywołań. Pasmo danych, jakie przesyłamy w ciągu miesiąca, no, samo za siebie mówi i to jest dla nas wyzwanie, czyli bezpieczeństwo, utrzymanie i jakość tych usług jest dla nas przede wszystkim ważnym zadaniem. Pozwoliłem sobie zaprezentować również charakterystykę użycia w poszczególnych godzinach dnia. Te wszystkie zapytania, zgodnie z naszymi narzędziami monitorującymi, obsługujemy praktycznie w przedziale od 0 do 1 sekundy. W większości takie pytania są obsługiwane. Poszczególne przedziały sekundowe, jak na wykresie Państwo widzą, też są to czasy dość zadowalające. Ale Geoportal to nie tylko mapa, to również systemy informacyjne GUGiKu. I o tym też bym chciał Państwu powiedzieć, ponieważ Geoportal wyznaczył pewnego rodzaju jakość realizacji projektów realizowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. I tym chciałbym się z Państwem podzielić, ponieważ myśl mówiąca o SIG-u wyznacza też nowe kierunki, nową jakość w nowej perspektywie i w tym, co do tej pory robimy. Podchodząc do każdego projektu z osobna, tak jak tutaj widzimy, każdy projekt musiałby zrobić pewnego rodzaju zadanie, warstwę. Do tej warstwy powinien dokupić sobie odpowiednią ilość sprzętu, dokupić sobie odpowiednią ilość administratorów i odpowiednio to utrzymać. I tak można robić projekty informatyczne. Myśmy to zrobili inaczej. Zestawiając sobie nasze wszystkie potrzeby z wszystkich projektów, na które żeśmy dostali pozwolenie na dofinansowanie, pozwoliliśmy sobie na pewną analizę, tak? Czy my to dobrze sobie zaplanujemy, czy my dobrze ten warsztat ułożymy. Zrobiliśmy sobie taką analizę i z takich przyczyn powstały właśnie pewnego rodzaju zapotrzebowania. Wiedzieliśmy, że musimy zarządzać wieloma złożonymi projektami. Wiedzieliśmy, że musi to być odpowiednia integracja. Musimy zapewnić właśnie reużywalność produktów. Nie możemy ich duplikować. W szczególności w zakresie wymagań dotyczących dyrektywy Inspire, mówiąc o usługowości, reużywalności i innych wytycznych unijnych. Te analizy pozwoliły nam wskazać na jasne obszary, które powinniśmy w naszym podejściu SIG-owym zintegrować. Zintegrować i dostarczyć ich jasnych usług wewnętrznie, jak dla wewnętrznych systemów, jak i dla systemów zewnętrznych. I tak się stało, tworząc pojęcie SIG-owe, systemy informatyczne GUGiKu. Oczywiście musieliśmy mieć odpowiednią wizję rozwiązania, musieliśmy mieć odpowiednią strategię. Co ważne, musieliśmy potrafić odpowiedzieć na pytanie, co dziś mamy i co chcemy mieć za chwilę. Dopiero to podejście mogło nam pozwolić na wykreowanie jasnych, precyzyjnych wymagań i danie zadań naszym wykonawcom, a nie
żeby nam wykonawcy stawiali zadania. I oczywiście podstawą tego jest tworzona architektura. Architektura, która jasno opisuje procesy, procedury, sposoby realizacji poszczególnych produktów, tak aby to wszystko ze sobą najnormalniej na świecie grało. I takie zadanie żeśmy sobie postawili w Głównym Urzędzie zgodnie z architekturą, budową systemów w architekturze TOGAF-owskiej. Są to oczywiście wszystkie procesy, które zachodzą. Każdy system miał opracowaną architekturę biznesową, była do tego dobrana architektura technologiczna, były odpowiednie plany z dostawcami, jak również zarządzanie tymi dostawcami i zarządzanie następnie zmianą. Na bazie takiej architektury technologicznej rozwiązania SIG-owego wpisaliśmy oczywiście nasze projekty. SIG miał za zadanie i ma za zadanie kontrolować i nadzorować realizację w części tych projektów informatycznych, wyznaczać im kierunki, tak aby to było ze sobą zintegrowane. I w taką mapę SIG-ową wpięły się nasze wszystkie wewnętrzne projekty i na dzień dzisiejszy wykonywane są właśnie w tym modelu. SIG to jest przede wszystkim spójna architektura rozwiązania, to jest przede wszystkim spójny sposób, jednolity sposób realizacji, jak również jednolity sposób utrzymywania systemów. W zakresie architektury SIG-owej zostały przygotowane poszczególne podprodukty w zakresie warstwy biznesowej, zostały stworzone między innymi pryncypia architektoniczne, które pozwalają naszym wykonawcom i naszym beneficjentom wewnętrznie wskazywać na to, jak dane rozwiązanie ma być zrealizowane. Do tego żeśmy powołali Radę Architektury, która regularnie spotykając się wyznacza takie standardy, opiniuje te standardy, wskazuje na wąskie gardła, pokazuje w którym kierunku dane rozwiązanie musi iść. W zakresie warstwy integracyjnej stworzyliśmy oczywiście scenariusze integracji. Tych scenariuszy jest dzisiaj przeszło 1000 integracji różnych modułów ze sobą, jak również model wymiarowania usług. Każda usługa, którą chcemy zaprojektować, najpierw musi przejść proces wymiarowania. My musimy wiedzieć, dla kogo tą usługę dostarczamy, jakie ona ma parametry wejścia, ile będzie wywołań i w jakim miejscu ona musi być zainstalowana tak, aby spełniała wymagania, czyli potrzeby naszych beneficjentów. I takie wymiarowanie pozwala nam w tym momencie skalować rozwiązania w zakresie zakupów infrastrukturalnych. I oczywiście nasza infrastruktura jest infrastrukturą wspólną dla wszystkich rozwiązań. Jest jednolicie zarządzana, jest zwirtualizowana, zasoby przydzielane na poszczególne systemy są praktycznie w locie. W zakresie architektury SIG-owej produkty, które powstały, są tutaj ponownie wymienione. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na dwa produkty, jakim jest jednolity katalog usług biznesowych, ponieważ usługi muszą być wymiarowane i zaprezentowane również na zewnątrz. Każdy nasz beneficjent musi przyjść do nas i powinien uzyskać odpowiedź, na jakich zasadach my jesteśmy w stanie taką usługę mu świadczyć. Po to też jest katalog takich usług biznesowych, jak również mapa usług, która pokazuje powiązania między usługami wewnątrz i na zewnątrz. W zakresie architektury SIG-owej powstały również poszczególne wytyczne dla budowy w warstwie aplikacyjnej, w warstwie danych, w warstwie technologicznej, w warstwie funkcjonalnej. Pozwala to naszym wykonawcom w jednolity sposób przygotowywać wymagania w poszczególnych warstwach systemów informatycznych. Takie wytyczne każdy z wykonawców dostaje na dzień dobry. Dzięki temu produkty są lepszej jakości. W zakresie zapotrzebowania na infrastrukturę musieliśmy zbadać, zmierzyć, zwymiarować nasze potrzeby biznesowe z odpowiednią infrastrukturą, która będzie realizowała te zadania, jak również opracować pewną metodę wymiarowania. Ten kociołek dał to,
w efekcie, iż mamy precyzyjnie wymiarowaną infrastrukturę, jesteśmy gotowi do jej przemodelowania w każdym momencie i planowania rozbudowy infrastruktury w zależności od potrzeb naszych beneficjentów. Ta warstwa infrastrukturalna, która jest w SIG-u, świadczy usługi dla wszystkich rozwiązań i dostarcza usług zintegrowanych w warstwie aplikacyjnej, w warstwie szyny usług, jak również w warstwie bazodanowej. Serwery są oczywiście zwirtualizowane. Tu jest pewnego rodzaju zwymiarowanie tej infrastruktury w zakresie środowiska produkcyjnego i środowiska pomocniczego, jak również pomocniczy model rozkładu tejże infrastruktury. Drugim filarem SIG-u jest oczywiście filar realizacji. W zakresie realizacji stosujemy metodykę PRINCE 2. W zakresie wytworzonych obszarów zarządzania zarządzamy poprzez jakość, konfigurację, oczywiście ryzykiem i komunikacją w projekcie. Narzędziami, które nam pomagają w tym przedsięwzięciu, są narzędzia właśnie repozytoriów projektowych typu Confluence i Jira, jak również modele Enterprise Architecta. A zakres utrzymania jest realizowany za pomocą narzędzi serwis deskowych. W trzecim filarze SIG-u mówimy o jednolitym utrzymaniu. Jest to dokumentacja oparta o model i o praktyki ITIL-owe. Została u nas zaimplementowana skutecznie, wdrożona i funkcjonuje. Dzięki temu służby CODGIK-owe, które realizują te zadania bez większych przeszkód, te procesy dla nas świadczą. Oczywiście naszym beneficjentem są obywatele, przedsiębiorcy, administracja publiczna. My musimy też je w odpowiedni, wspólny sposób obsługiwać. Dlatego też model utrzymania oparty o poszczególne linie wsparcia, łącznie z deponowaniem bazy wiedzy, co dla nas jest niezmiernie ważne, aby wiedzieć, jak te usługi realizować. Szanowni Państwo, to podejście SIG-owe do tej pory, tak zwymiarowane w zakresie jednolitej architektury, jednolitego sposobu realizacji i utrzymania, poprzez przeliczeniu kosztów, jakie żeśmy na to mieli przeznaczyć, doprowadziło do tego, iż wariant podstawowy, czyli bez SIG-u, status quo takie zachowane, kosztowałby nas przyszło 50 milionów złotych. Podejście zintegrowane, przemyślane, zaplanowane zrobiliśmy za przeszło 25 milionów. To jest efekt wymierny i w tym momencie jakby też wskazuje na prawidłowość podejścia do tego rozwiązania i będziemy dalej w tym kierunku szli. Osiągnięciem SIG-u jest również to, iż w poszczególnych obszarach funkcjonalnych nie byliśmy zobowiązani pokazywać tych samych wymagań, ponieważ jeden model albo jeden moduł już te wymagania posiadał. Wystarczyło tylko go udostępnić innym systemom. Dzięki temu również te oszczędności, ale też druga sprawa, precyzując wymagania, napotkaliśmy na wymagania, które są niemożliwe do realizacji. Dzięki podejściu SIG-owemu zobaczyliśmy, że zgłaszamy wymagania, które są ze sobą sprzeczne. W innym przypadku nikt by o tym nie wiedział, dowiedziano by się dopiero wtedy, gdy byłaby warstwa używania produktu. Oczywiście dzięki SIG-owi wewnętrzna architektura rozwiązania wpisuje się w wymagania na zewnątrz zgodne z rozporządzeniem o interoperacyjności, o reużywalności usług, reużywalności danych. W związku z tym nasza architektura jest gotowa do tego, aby być zintegrowana z zewnętrznymi systemami i tak się dzisiaj dzieje. Dzisiaj na sali też mamy kolejnych prelegentów, z którymi będziemy też razem wspólnie prezentować te rozwiązania integracyjne, za pomocą których integracja z geoportalem będzie prosta, łatwa i przyjemna. Szanowni Państwo, chciałbym w tej części Państwu serdecznie podziękować, zaprosić na krótką przerwę kawową. Po przerwie zapraszam bezpośrednio do nas, ponieważ też mamy dla Państwa kolejne atrakcje. Będziemy jeszcze omawiać nasze produkty już troszeczkę głębiej wraz z prezentacją live naszych usług geoportalowych. W przerwie kawowej również zapraszam do stoiska obok szatni, gdzie prezentujemy nasze SDI chodzący właśnie na produkcji, jak również narzędzia edytora, walidatora, z których Państwo na co dzień korzystają. Serdecznie dziękuję za tą część.